Na pierwszy rzut oka patrzymy na obrazy wpisujące się w nurt hiperrealizmu. Tymczasem nowa wystawa w sieradzkim BWA to fotografie. Beata Podwysocka zaprasza do spojrzenia na rzeczywistość jej oczami. Artystka odnajduje niezwykłą, wręcz malarską urodę w zupełnie zwyczajnych elementach codzienności. Rzeczywiście wiele osób, które patrzą na pierwszy rzut oka, nie dostrzegają i nie doceniają tego, co tak naprawdę na tych obrazach, na tych fotografiach się znajduje. Jest to bowiem fotografia artystyczna, ale nie przedstawiająca świata wprost. Czyli autorka nie patrzy na obiekt bezpośrednio przez obiektyw kamery, czy też pośrednio przez obiektyw kamery, tylko patrzy na odbicie. Na odbicie w wodzie, w szybie, w przezroczystej powierzchni, więc patrzy na świat jak gdyby przez krzywe zwierciadło. Z jednej strony krzywe, a z drugiej takie, które pokazuje nam rzeczywistość niewidzialną, niewidoczną, taką, którą pomijamy, której nie dostrzegamy, której w ogóle nie widzimy. Artystka pokazuje nam przez jeszcze jakąś dodatkową przesłonę, przez dodatkowy jeszcze jakiś filtr rzeczywistość widzianą własnymi oczami. Prawdopodobnie zauważałam po prostu to, co było najbliżej mnie, to, co miałam pod nogami, czy też przed sobą na ścianie. I no, zafascynowały mnie te obrazy, zafascynowały mnie cienie, fakt, że to trwa przez ułamek sekundy, a można to naciśnięciem spustu migawki zatrzymać na dłużej. Zafascynowało mnie to, że odbicie, coś, co jest w zasadzie no, takie nierealne, no, nieistniejące, również daje się zatrzymać na papierze. I zaczęłam po prostu już potem z większą świadomością wyszukiwać wokół siebie takie właśnie kadry, takie właśnie obrazy i w tej chwili już przekształciło się to w nawyk. Także ta uważność spojrzenia towarzyszy mi w zasadzie w każdej chwili. Czy mam aparat, czy nie mam aparatu, rejestruję to po prostu już bez jakiegoś większego wysiłku. Artystka ukończyła filologię polską i angielską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykłada na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Beata mieszka w Olsztynie, ale jej rodzina pochodzi z Sieradza. Nazwisko Podwysocka, Podwysocki, niejednemu sieradzaninowi otwiera oczy na to, co tutaj, czy też kogo zobaczą. Jest to stara sieradzka rodzina z tradycjami również artystycznymi. Ojciec Beaty pochodzi z Sieradza, więc jest z tym miastem związana, jest praktycznie naszym człowiekiem. Przygoda Beaty Podwysockiej z fotografią jest wynikiem przypadku. Zajmuje się robieniem zdjęć od 5 lat. Myślę, że ja po prostu w pewnym okresie czasu nagle miałam taką dużą potrzebę na ekspresję. Inną niż ekspresja zawodowa. Ja się na co dzień zajmuję słowem. Jestem wykładowcą języka angielskiego i zaczęłam mieć taką dużą potrzebę ekspresji w innej formie niż słowo. Ja na początku myślałam zupełnie o czym innym. Ja myślałam, że być może będę zajmowała się, no nie wiem, czymś jak wyrób biżuterii artystycznej, no ale czymś, co byłoby tworem własnych rąk. A potem w taki zupełnie przypadkowy sposób wpadł mi w ręce aparat fotograficzny i tak muszę powiedzieć, że zupełnie nieoczekiwanie został ze mną na dłużej. Po pierwszych udanych próbach przyszła pora na konfrontację. Beata Podwysocka zaczęła wysyłać swoje fotografie na konkursy i została doceniona. Na wielu międzynarodowych konkursach otrzymywała nagrody i wyróżnienia. Tak stało się także w 2014 roku, kiedy jej fotografie zdobyły aż 4 wyróżnienia w International Photography Awards w Stanach Zjednoczonych. Pani Beata mówi, że ona nie robi nic specjalnego, tylko po prostu patrzy. Wszyscy prawdziwi artyści tak mówią. To jest według mnie jeden z istotnych znaków bycia artystą, że się nie docenia tej swojej pracy, że się raczej nie demonizuje również. Raczej artyści starają się zwracać uwagę na warsztat, natomiast na to, co stanowi o artyzmie, czyli wrażliwość, emocje, jakaś wielka intuicja, to pomijają rzeczywiście milczeniem. Inspiracją dla Beaty Podwysockiej jest konstruktywizm, sztuka abstrakcyjna. Jej prace są minimalistyczne, oparte na geometrii, kształcie i kolorze. Być może dlatego przypominają obrazy. Choć artystka nigdy nie malowała, zastanawia się, czy kiedyś sięgnie po pędzel. Ja szczerze wątpię, choć bardzo bym chciała. Zawsze moim wielkim kompleksem było to, że nie mam żadnych talentów plastycznych. W związku z tym w szkole, pamiętam, lekcje wychowania artystycznego były dla mnie no, katorgą, bo wszystkie koleżanki i koledzy sporządzali obrazy, które były dużo ładniejsze od moich. No, natomiast być może jest to
gdzieś w tej chwili moja taka no, mała zemsta na moim braku talentów malarskich, że też sięgam po takie obrazy wokół, które gdzieś w jakiś sposób do malarstwa nawiązują, bo niewątpliwie odbicie, szczególnie odbicie w wodzie, bardzo często taki efekt malarski daje. Choć tak jak mówię, byłabym zaskoczona, choć no nie mówię nie, jeśli bym kiedyś sięgnęła po pędzel, ale nigdy nic nie wiadomo. Artystka nie przetwarza fotografii w programach komputerowych. Jakiś szósty zmysł pozwala jej dostrzec takie niezwykłe, wręcz magiczne wycinki rzeczywistości. Ja nie wymyślam tych kadrów, także te obrazy są tym, co ja zobaczyłam. Ja po prostu w taki sposób widzę i to, co tutaj Państwo widzicie na tych obrazach, nie zostało wygenerowane przez komputer. Także no, takie wycinki rzeczywistości rzeczywiście istnieją. Rzadko kto, myślę, to zauważa, bo wiele osób mówi mi, że nigdy przedtem by nie zwróciło uwagi na to, że coś na przykład odbija się w kałuży albo że coś gdzieś rzuca jakiś cień. Po prostu ludzie się temu nie przyglądają. Teraz mogą spojrzeć na ten ukryty świat dzięki fotografiom Beaty Podwysockiej. Wystawa Nierzeczywistość rzeczy otwarta będzie w Sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych do 30 stycznia.